Cześć, z tej strony Luka i witam Was serdecznie na kolejnym, drugim już podsumowaniu naszego projektu rycerza Elite Luka na świecie Dia. Tym razem podsumujemy sobie kolejne 50 poziomów, które udało nam się wbić i tym samym uzyskać setny poziom na czwartkowym streamie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które dla Was przygotowałem, które chciałbym tutaj omówić, znowu oczywiście podzielimy je na pewne kategorie. I myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby właśnie rozpocząć. Standardowo, jeżeli spodobał Ci się materiał, i chcesz wesprzeć moją pracę, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to zapraszam. Wszystkie linki, jeżeli chodzi o Discorda czy Twitcha, również w opisie. Więc jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności, zapraszam serdecznie. 50. poziom to czas, w którym Elite Luka rozpoczął również przygodę, jeśli chodzi o Team Hunty. Może nie tak do końca Team Hunty, bo w sumie duo, ale wraz z moim druidem, którym jest Rafał, którego mieliście już okazję poznać na streamach, które robiłem, mieliśmy okazję zobaczyć, jak to jest zagrać w dwie osoby, zagrać rycerz plus druid, poznać zupełnie inną perspektywę tej gry. I tak naprawdę wnioski, jakie mi się nasuwają. Na pewno nowe możliwości, jeżeli chodzi o expy. Mieliśmy sposobność do tego, żeby pozwolić sobie na o wiele więcej na danych spotach. Mieliśmy możliwość pozwolić sobie na zabijanie mocniejszych potworów, których nie bylibyśmy w stanie pokonać sami. Co ważne również było dla mnie i w sumie nadal jeszcze jest, koniecznie, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę rycerzem i chcecie zacząć hunty duo, nauczcie się porządnie rzucać czaru Exeta i przejmować potwory. Początki, jeżeli chodzi o moją osobę, były raczej opłakane. Jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że potwory te były po prostu słabe, więc nie robiły jakiejś mocniejszej krzywdy druidowi, ale w mocniejszych przypadkach, przy mocniejszych potworach, no mogłoby się to różnie skończyć. Duo exp to tak naprawdę szybszy exp. To tak naprawdę możliwość zdobycia większego damage'a sumarycznie oraz otrzymania leczenia od druida. A tym samym, biorąc pod uwagę, że mając jeszcze niski poziom, nie mamy wszystkich czarów ofensywnych, nie mamy jeszcze nawet Exori Min do 70 poziomu, nie mamy Exori Gran do 90 poziomu, jesteśmy troszeczkę ograniczeni. Idąc na duo z druidem bądź w całym Team Huncie, mamy tą przewagę, że możemy szybciej zabijać potwory, robić szybciej taski, szybciej expić. No i oczywiście czerpać z tego przyjemność. Pamiętajmy o tym, że robiąc jakiekolwiek taski u Grizzlego, czy to właśnie w duo, czy w Team Huncie, wystarczy, że zaznaczysz raz potwora i nawet jeżeli większy damage zada twój druid, i tak zaliczycie go do taska. W związku z czym, tak jak wspomniałem, możemy o wiele szybciej zrealizować przeróżne taski, co również mieliśmy okazję zaobserwować na wszystkich transmisjach podczas ich wykonywania. Kolejnym punktem programu, który chciałbym tutaj omówić, są oczywiście następne taski, które braliśmy u Grizzlego Adamsa. Pozwólcie, że zerknę sobie na to, co gdzieś tam napisałem, jeżeli chodzi o takie miejsca, które mocno polecam i raczej odradzam. Albo inaczej, miejsca, w których ja czułem się dobrze i miejsca, które raczej były dla mnie nudne, czas się mocno ciągnął, a task w zasadzie czułem, jakby stał w miejscu. Każdy może mieć swoje zdanie, ja wam tylko mówię swój punkt widzenia. I tak rozpoczynając, na 50. poziomie rozpoczęliśmy taski na Mutated Tigery oraz Mutated Raty. Skupiłem się tutaj na Jalahar na arenie oraz dobijając Mutated Raty na dzielnicy alchemicznej. Kolejne taski, które były dosyć ciekawe, to oczywiście Ancient Scaraby i Bonebisty na Mother of Scarab Lair. Mega fajna miejscówka, Ancienty szybko padały, Bonebisty też szybko padały, a więc dwa taski za jednym zamachem. Dodatkowo tam było troszeczkę larw, troszeczkę gdzieś tam skarabów, więc gdzieś tam tą bestiarkę można było poodbijać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o skaraby, mówię tutaj o huncie duo właśnie z Rafałem, no to tych skarabów raczej nie byłem w stanie nawet zaatakować, więc większość to właśnie on wbijał tej bestiarki.
Lancer Beetle. Brałem je tak naprawdę z Wheeling Widowami, natomiast tutaj powiem tak, na ZAO, jeżeli chodzi o same Lancer Beetle, bardzo fajnie, przyjemnie, szybciutko wbijał się ten task. Wheeling Widowy raczej tutaj zostawiam na Kraylos, o tym powiem za chwilkę. Jeśli chodzi o kolejny task, który mi się bardzo podobał, to Killer Caimany. Przyjemny task, bardzo fajnie, bardzo szybko się go wbijało. Może to też dlatego, że ja w tym czasie robiłem oczywiście streama, więc rozmawiałem z widzami, ale jeżeli miałbym gdzieś tam zasugerować takiego taska, no to jak najbardziej warto sobie przynajmniej raz zrobić. Level też w miarę fajnie sobie tam leciał, potwory nie biły jakoś mega mocno, także bardzo na plus. Jednym z topów, bo teraz już przechodzimy do tych dwóch tasków troszeczkę wyższych, z racji, że między 50 a 100 poziomem mamy w sumie dwie takie rangi, bo mamy między 50, 79 a 80, 129, a więc tutaj w tym naszym zasięgu mamy dwie rangi. Biorąc pod uwagę te wyższe taski, no to na pewno GS na Port Hope, przecudowny task w duo Bajka, aczkolwiek solo również fajnie gdzieś tam to zdawało egzamin. No i tutaj Chozeny, oczywiście tutaj już w duo z druidem. Niby trzeba ich zabić 800 sztuk, ale bije się naprawdę je rewelacyjnie, więc polecam serdecznie. Przejdźmy zatem do tych mniej ciekawych tasków, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Crystal Spidery oraz Ice Golemy. Początkowo biję mnie na Swargrond na północnym zachodzie, na tej miejscówce blisko bossa na Crystal Spidery. Muszę powiedzieć szczerze, że średnio, gdzieś tam oczywiście znowu rozmowa z widzami jakoś to napędzała, aczkolwiek sama miejscówka mi się kompletnie nie podobała. Później za namową widza udaliśmy się na Nibelor. Na wyspie Nibelor już było troszeczkę lepiej, już było czuć, że w miarę fajnie przynajmniej te Ice Golemy nam szły. Natomiast dalej gdzieś tam ten task mocno mi się ciągnął, w związku z tym w mojej ocenie nie jest to jakiś tam bardzo fajny task, na którego warto się mocno nastawiać. Jeśli chodzi ogólnie o wyspę Nibelor, o której wspomniałem, tutaj warto sobie zrobić Barbarian Test oraz rozpocząć quest Ice Island, bo dzięki temu mamy możliwość na tą wyspę właśnie się dostać. Dalej, wspomniane wcześniej Wheeling Widowy, czyli pająki, które występują zarówno na ZAO oraz na Kraylos. Na Kraylos występują łącznie z Brimstone Bugami oraz GS-ami. Same Wheeling Widowy ok, na Kraylos na pewno wychodzi to o wiele lepiej, na pewno łatwiej tam dobić tego taska, aczkolwiek też nie należy on w mojej ocenie do takich powiedzmy fenomenalnych, które fajnie się robi i po prostu z czystą przyjemnością. Kolejne taski to Brimstone Boogie, tutaj również dwie miejscówki, Parne Pola, gdzie byliśmy, jeszcze bez dostępu do tej takiej, wiecie, większej miejscówki, tylko na tej dosyć małej, więc bijąc tam te Brimstone Boogie musieliśmy się skupić na tym, aby na powierzchni bić również Killer Caimany. Tutaj nie mieliśmy taska, ale wiadomo, do bestiarki też jest trochę potrzebne, więc żeby tam się mi zrespiły te bugi, no to po prostu chodziłem na powierzchnię. Później próbowaliśmy też w duo oraz byłem też solo na Kraylos sprawdzić Brimstone Boogie z GS-ami, natomiast w dalszym ciągu nie jest to jakoś spektakularna miejscówka, przynajmniej dla mnie. Jedyne co, no to fajnie, że lecą gdzieś tam profitowe przedmioty do imbuingu, leci też siarka do addonów, więc coś można tam sobie zarobić, ale sam task dla mnie nie był na pewno przyjemny. I ostatni task, no to Hellspawny. Hellspawny na Jalahar, biliśmy sobie również z Rafałem, kilka sobie refili tam gdzieś przerobiliśmy. No miejscówka bez jakichś większych, powiedzmy, polotów, bez jakiegoś większego szaleństwa. Wkurzający na pewno plagę smity, które trzeba opornie gdzieś tam dobijać. Ewentualnie, tak jak w naszym przypadku, rzucaliśmy energy wall'e. Nie wszystkie zawsze udawało się rzucić jak należy. Pozdrawiam, Rafał. Ale ogólnie gdzieś tam działaliśmy sobie, task jeden zrobiliśmy, natomiast tutaj może inaczej, Hellspawny nie dawałbym jako stricte taki najgorszy task, ale raczej gdzieś tam po środku jako taki neutral. W zasadzie Wheeling Widowy też dałbym jako taki neutralny task. Jeśli chodzi o ekwipunek, w ekwipunku zmieniło mi się niewiele, ale są to zmiany bardzo istotne. Pierwszą z nich wspomnę o tej zmianie, pomimo tego, iż nie dotyczy ona de facto tego przydziału 50-100, bo tak naprawdę mogłem o wiele wcześniej korzystać z tego przedmiotu, tylko raz, nie wiedziałem o jego możliwościach, nie miałem świadomości i dwa, w zasadzie nie było takiej potrzeby. A mowa tutaj o Werewolf amulecie, który przy
połączeniu z Moonlight kryształem daje nam 6% fizyka. Robiąc pierwszy duo na Hero Cave'ie z Rafałem, odczułem niesamowitą różnicę, także koniecznie, jeżeli dziś tam gracie sobie rycerzem, Platinum Amulet warto sobie zamienić jak najszybciej na Werewolf Amulet właśnie z Moonlight kryształami. Warto oczywiście mieć kilka przy sobie, ponieważ po użyciu Moonlight kryształu mamy możliwość korzystania z tego amuletu przez godzinę. Więc gdybyśmy gdzieś tam w trakcie hunta nam się rozładował, po prostu mamy zawsze możliwość naładowania. Drugim przedmiotem, niby jakoś mało istotnym, ale zawsze, jest Butterfly Ring od 50 poziomu. Tutaj uzyskujemy gdzieś tam ten arm, więc znowu delikatnie ulepszona defensywa. Opcjonalnie oczywiście ring zamieniam sobie ze Sword Ringiem w zależności od tego, gdzie byliśmy, czy czułem, że potworki mocno mi biją, czy gdzieś tam troszeczkę łagodniej, czy druid sobie odpowiednio radzi na danym HP, nie robiłem jakby z tym problemu. Jeżeli widziałem, że jest wszystko w porządku, ubierałem Sword Ringa, jeżeli były troszeczkę dymy, no to gdzieś tam ten Butterfly Ring troszeczkę pomagał. No i dwa topy, jeżeli chodzi o ekwipunek, czyli na 70 poziomie zmiana broni, moi drodzy, Havoc Blade, broń z trzema slotami na imbuing. O tym, jakie imbuingi, powiemy sobie później, natomiast jest to bardzo, bardzo istotna zmiana, która znacznie poprawiła jakość gry na rycerzu, poprawiła możliwości obrażeniowe i przyspieszyła w ogóle możliwości grania, więc to jest must have, jeżeli chodzi o broń. I z tego, co tutaj rozmawialiśmy sobie na streamach, to kolejna zmiana, dopiero na 200 poziomie. Także trochę się z nim pomęczymy, ale jak już też nieraz na streamie wspominałem, bardzo mi się podoba ten miecz, więc chętnie będę z niego korzystał. Ostatni przedmiot, ale wcale nie tak mało znaczący, no to Guardian Buty, również 70 poziom i 2% odporności od fizyka. To tyle w sumie, jeżeli chodzi o zmiany w ekwipunku. Ruszamy dalej, moi drodzy, kolejny punkt tego programu. Omówmy sobie teraz kwestię imbuingów. Teraz tak, jeżeli powiedziałbym, że jest to totalny must have, no to powiedziałbym w sumie nieprawdę. A dlaczego? Ponieważ nie każdy będzie w stanie zainwestować takie pieniążki, aby mieć wszystkie imbuingi, które ja miałem w tym przypadku. Natomiast gorąco to sugeruję i gorąco polecam. Jeżeli macie jakieś tam pieniążki, macie trochę tibia coinów, które możecie wydać, żeby sobie taki imbuing zapewnić, to gorąco polecam. I w tym przypadku mamy tutaj do czynienia i mówimy o mana leechu w hełmie. Tutaj przede wszystkim częstotliwość korzystania z czarów w rotacji, uderzając potwory, zadając im damage, uzyskujemy z powrotem manę. Jest to bardzo istotne z uwagi też na to, że na niższym poziomie mamy mało tej many, więc czasami może jej brakować. A drugi temat, nie mamy zbyt wiele kapa, a więc nie weźmiemy ze sobą mnóstwo potionów, więc taki mana leech naprawdę robi ogromną robotę. Kolejny imbuing to HP leech w armorze. Tutaj w tym przypadku mówimy o zwracaniu punktów życia w zależności od damage'a, który zadamy potworkom. W związku z tym zwróci nam się mniejszą częstotliwością niskich punktów zdrowia po prostu, jeżeli chodzi o naszego rycerza. Mniejsza szansa na to, że gdzieś tam będziemy oscylowali bliżej żółtego czy czerwonego HP, a raczej będziemy się pilnowali tego zielonego, więc też gorąco polecam. No i wisienka na torcie, moi drodzy, wisienka na torcie, czyli nasz Havoc Blade, w którym, jak już wspominałem, mamy 3 sloty na imbuing i właśnie wszystkie 3 sloty zapełniłem tutaj w tym przypadku, czyli standardowo krytyk, oprócz tego HP leech wspomniany i również wspomniany mana leech. Ktoś by zapytał, dlaczego na przykład nie jakiś Avenger, dlaczego nie jakieś inne bronie, czemu nie Magic Sword? No właśnie to jest odpowiedź. Havoc Blade z uwagi na swoje 3 sloty na imbuing i możliwość właśnie nadania tych imbuingów powoduje, że nie ma lepszej broni na tym przedziale levelowym i tak jak wspominałem, mówimy o przedziale levelowym od 70 aż do 200. Ok, teraz dwa słowa na temat czarów. Na 60 poziomie mamy możliwość kupienia Utito oraz Utamo Tempo. Ja początkowo używałem ich raczej sporadycznie,
Większą używalność u mnie gdzieś tam one tutaj znalazły swoje miejsce bliżej 90 poziomu. Głównym powodem tak naprawdę była mana. Przede wszystkim używając ulti to na tych niższych poziomach bardzo często musiałem poczekać 2 sekundy zanim manasy zasilą moje punkty many. Tu więc raczej bazowałem na Sword Ringach, Berserk Potionach. Samo ulti to zacząłem używać na nieco wyższych poziomach. U Tamo Tempo w sumie tak najczęściej. Teraz no to Chosen, gdzie naprawdę dostaję mocny damage. I tak jak widzieliście też na 15 bądź 16 odcinku, no potrafią zgasić, kiedy tego Utamo nie ma. Albo nie daj Boże, wciśnie ci się ulti to, tak jak w moim przypadku. No i 2 kolejne czary, czyli na 70 poziomie Exorimin, gdzie tutaj w tym momencie między 70 levelem a 90, gdzie wchodzi kolejny czar, o nim zaraz, miałem rotację Exori, Exorimin oraz Exorihur. Na 90 poziomie kupiliśmy czar Exorigran, tutaj rotacja już zmieniła się na tą docelową, czyli Exorigran, Exori i Exorimin lub Exorimas w zależności od ilości potworów na ekranie. Coś, co również chciałem tutaj zawrzeć w tym materiale, temat w sumie fajny do dyskusji, więc jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, a mianowicie połączenie Sword Ringa oraz Berserk Botiona versus ulti to tempo. Przede wszystkim moje takie przemyślenia. Jeżeli chodzi o grę solo, mamy mniejsze obycie z respem, na pewno bezpieczniejszym wariantem będzie używanie Sword Ringa oraz Berserk Potiona. Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie faktycznie zależy nam na tym damage'u. Druga opcja, znam daną miejscówkę, mogę sobie pozwolić na więcej, wiem, że dam radę i wiem, że potwory na pewno nie zmiażdżą moich punktów zdrowia, tutaj sugerowałbym ulti to tempo. Opcjonalnie możemy sobie mieć Sword Ringa oraz ulti to tempo, a gdy robi się gorąco, po prostu używamy Utamo tempo. Dlaczego Berserk Potion będzie w tym momencie bez sensu? Ano to dlatego, że czar ulti to Utamo tempo będą nam znosiły działanie tego potiona, w związku z tym będziemy po prostu marnowali pieniążki. Dwa słowa jeszcze na temat właśnie czarów ulti to tempo oraz Utamo tempo, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę tutaj mówimy. Ulti to tempo ma za zadanie zwiększyć nasze możliwości bojowe, ale jednocześnie my będziemy otrzymywali o wiele większe obrażenia, o wiele, 15%. W sumie tutaj możemy mówić, dla jednego będzie to mało, dla jednego będzie to dużo. Na niższych poziomach, przy mniejszej ilości punktów zdrowia, może być to niebezpieczne. Utamo tempo z kolei będzie redukowało otrzymywane obrażenia, ale tym samym będziemy my bili o wiele mniej, o ile o 35%. Czar na pewno ważny, czar ważny w przypadku, kiedy robi się gorąco. Myślę, że wtedy niewielu będzie zależało na tym, żeby robić damage, a raczej będzie im zależało na tym, żeby przetrwać tą walkę. Pojawia się teraz pytanie, co kiedy używać? Ja powiem tak, dostosuj wszystko do sytuacji. Kiedy czujesz, że jest w miarę bezpiecznie, masz druida, masz to wsparcie i twoje punkty zdrowia pozwolą ci na to, używaj ulti to, żeby podbić damage, a dzięki temu zwiększysz expa. Z kolei, gdy robi się niebezpiecznie, warto zapiąć Utamo tempo. Co ważne, każdy rycerz powinien mieć w swoim arsenale oba te czary. Można je stosować naprzemiennie i tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że lepiej przetrwać niż zginąć. I na samym końcu dwa słowa na temat Wheel of Destiny. Nie ma tutaj szaleństwa, nie będziemy mówili o wszelkich perkach i o wszystkim tak naprawdę, co tutaj możemy kombinować. Natomiast nie zmienia to faktu, że na 51 poziomie rozpoczynamy swoją przygodę z Wheel of Destiny i możemy tutaj wkładać kolejne punkty. Ja, w mojej ocenie, to jest tylko moja opinia, możecie się z tym nie zgadzać, ja sugeruję wszystkie punkty do setnego poziomu pchać właśnie w prawo dół. W tym momencie będziemy zyskiwali co level kolejne punkty zdrowia, a tak jak wspominałem wcześniej, wiecie o tym doskonale i myślę, że każdy się zgodzi, tych punktów na początku im więcej, tym lepiej, bo po prostu nie jest ich jakoś maksymalnie dużo. Później, co dalej? Też muszę się nauczyć, więc tutaj nie będę gdzieś udawał, że coś wiem. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, to co tutaj mamy do zaoferowania dookoła, no to uważam, że te punkty zdrowia to jest najlepsza opcja, a więc prawo dół do setnego poziomu i zwiększamy nasze punkty zdrowia.
No i co, moi drodzy, to na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie, o to drugie podsumowanie, jeżeli chodzi o projekt rycerza Elite Luka, o moje przemyślenia na temat tych 50 poziomów i wszelkich zmian, które tutaj były dokonywane. Jeżeli z czymś się zgadzacie, bądź nie zgadzacie, bądź chcielibyście jakieś zadać pytania, rozwiać jakieś wątpliwości, bądź po prostu rozpocząć dyskusję, zapraszam na dół do komentarzy, to jest dla Was miejsce, więc śmiało możemy sobie podyskutować, a może ja dowiem się znowu czegoś ciekawego właśnie od Was. Tymczasem dziękuję Wam za materiał, dziękuję za Waszą obecność i zapraszam jeszcze raz oczywiście do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji na tym kanale, aby być na bieżąco ze wszelkimi filmami dotyczącymi projektu rycerza, innymi materiałami, które na pewno będą się pojawiały w przyszłości, oraz aby być na bieżąco ze wszelkimi streamami, które będą tutaj również miały miejsce. No i co? Dziękuję wszystkim za uwagę. Na dole oczywiście w opisie linki do Discorda, Twitcha, więc zapraszam serdecznie. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Z tej strony Blessed Luka. Trzymajcie się. Cześć.